Dzień dobry, szczęść Boże, witam w pogadance, tym razem o wadach, o zaletach, już sobie, o zaletach sobie nagrałem. Ktoś tam krzesz, nie wiem co robi z butelką. Proszę tą butelkę. Ja paliłem. Proszę tą butelkę wyciszyć. Już zapaliłem tytoń, spoko. No, także bez zbędnego przedłużania przechodzimy do wad. I ten podcast będzie, czy raczej pogadanka będzie polegała na tym, że każdy z nas wymieni 3 wady i będziemy je sobie omawiać. Na start zacznie kolega Dester. To cześć wszystkim, z tej strony oczywiście Dester i bardzo mi się podoba to, co tutaj będziemy kręcić, bo będziemy mówić o wadach, a nic po prostu tak mi nie daje powodów do życia, jak zjechanie czegoś. I oczywiście sobie w tym momencie troszkę żartuję, ponieważ jak już pewnie część z was wie, ja mam bardzo pozytywne wrażenia, jeżeli chodzi o One Piece Live Action. Naprawdę tutaj pozytywny szok, czekam na drugi sezon, ale oczywiście nie ma tworów idealnych. Live Action One Piece'a nie jest tworem idealnym, musieli pójść na pewne kompromisy, to niestety widać, to niestety czuć i oczywiście ta skala kompromisów i problemów nie jest jakaś wielka, ale warto o tym porozmawiać i nie udawać, że problem nie istnieje, więc oto tu właśnie jesteśmy. Możesz zacząć od pierwszej wady. Dobrze, i na start chciałbym powiedzieć, no tak może trochę rozgrzewkowo, zanim przejdziemy do takich poważniejszych, podejrzewam, problemów, to od konkretnej postaci, od konkretnego wątku, bo uważam, że to jest uniwersalnie taka rzecz, gdzie jednak dużo osób się rozczarowało, zwłaszcza tych, co znali materiałowego plus anime. Czyli chodzi oczywiście o kapitana Kuro. Kuro jest tak, że czytając mangę, to nie tak, że to była jakaś szalenie istotna postać, która dalej się przewija w fabule, ale do tej pory ma swoich sympatyków, miała fajny styl, tym, że to był taki przebiegły koleś, który miał latami ten swój plan, który prawie zrealizował i by mu się to udało, gdyby oczywiście nie te wścibskie dzieciaki. I niestety, ale jego odbicie w live action ma dużo problemów. Otóż, po pierwsze, jeżeli chodzi o to, jak go zagrał aktor, to części osób to akurat się może podobać. Moim zdaniem on niestety nie przekazał tej charyzmy i tego takiego wajbu kolesia, który ma wszystko pod kontrolą. W wersji live action ja niestety czułem, że koleś jest niezłym psychopatą i niestety, ale popełnia tak podstawowe błędy, że aż ciężko uwierzyć, że on potrafiłby plan jakiś latami konstruować. I pierwsza sprawa, no to, która przychodzi do głowy, to była taka scena, jak marynarka podchodzi do posiadłości, no i tam go pyta, czy wszystko w porządku, oni wtedy Luffy'ego wydaje. I dosłownie zamykając im drzwi przed nosem, ten zaraz wprowadza w życie swój plan, tak? Zaraz tam wybija ta północ i stwierdza, że o dobra, to robimy sobie polowanie na Kaję. Czyli koleś, który planował od ileś lat, że to jest ten dzień, to jest to, kiedy mu się uda, zlewa temat, że dopiero co przed chwilą to w posiadłości zapukała marynarka. Wiadomo, że ta marynarka się kręci. Wiadomo, że jak coś się stanie z Kają, to przecież oni jako no służby, nie szkoda się, służby prawa, będą tutaj się interesowali tematem. I w ogóle powiem tak, że no on był piratem, który miał swój list gończy i Zoro go bez większych problemów skojarzył, tak? No to skoro Zoro go skojarzył, to marynarce mogą być osoby, które go też skojarzą. I nie wadząc na to, koleś stwierdza, że dobra, walimy to, to jest ten dzień, ważniejsze jest, żeby mi się fajnie klimatycznie to pokryło co do godziny, niż to, że się kręci marynarka. Także niestety, ale live action pokazało niezłą kłopotę w jego planie. Tak samo już pomijam to, że były takie sekwencje, gdzie on po prostu był obok Kai i mógł ją wielokrotnie zabić, zakończyć temat. Nie zrobił tego. I trzecia taka sprawa, w ogóle wycięto wątek hipnozy, gdzie a propos planu Kuro, no to on słusznie stwierdził, że dobra, niech Kaja mi podpisze papierek, wszystko będzie na piśmie, prawnie będzie się zgadzało, a potem niech sobie umiera. Tutaj tego wątku w ogóle nie było, dosłownie pamiętam może z dwa razy, jak coś tam Kaja mówiła o przekazaniu praw dla Lokaja, ale myśmy tego nigdy w praktyce nie widzieli, tam jeszcze Mary protestował, więc to wyglądało tak, jakby to nie było zatwierdzone, nie było tego nigdzie prawnie, a mimo to on stwierdził, że i tak ma wszystko, żeby przyjąć tą stocznię. Więc to mnie kłuło, bo to raz, że bardzo spłuciło względem manki, ale dwa, że po prostu jak z perspektywy zwykłego widza, ten plan był głupi. Tutaj Kuro w ogóle pokazał ujemne IQ i bardzo byłem zniesmaczony. I co wy o tym sądzicie? Mogę się odnieść jako pierwszy? Oczywiście. Dobra. Generalnie ja się zgadzam i tak jak dotychczas nie patrzyłem na Kuro od tej strony, tak. No po prostu ze wszystkim tym, co powiedziałeś, się zgadzam, tylko tak w ramach dopowiedzenia. On na początku, Kuro, moim zdaniem, mimo że ten jego plan faktycznie był taki dziurawy i już to w anime było kilkanaście lat temu, ze znajomymi gadaliśmy na forach między sobą i tak dalej, że no generalnie początek One Piece jest pełen, tak, może nie pełen, ale jest tam kilka, może kilkanaście takich małych dziurek, plot holi tak zwanych.
Ale co do Kuro, to tak w ramach dopowiedzenia, że w live action on się zaczął dopiero gubić w zeznaniach i tak dalej, zaczął tracić rezon, jak jego plan zaczął się walić. W sensie nie tyle co walić, to doszło zbyt wiele losowych czynników. Najpierw Słomiani, później Marynarka i po prostu wiesz, za każdym błędem, to co ty słusznie wypomniałeś, gdyby zachował żelazny spokój albo palił Jana, nie, proszę państwa, ja nie wiem o co wam chodzi, by puścił tą Marynarkę i tak dalej, pokazałby im tam wszystko, no to przecież tak robi, tak powinien robić bardzo dobry kłamca, że wiesz, zabezpiecza te wszystkie czynniki losowe albo takie, na które nie ma do końca wpływu, a on po prostu, no, Kobi od razu się zjarzył, że ej, coś jest nie tak. I popełnił drugi błąd, traktując zbyt tak luźno tych ludzi. Na przykład nie uwzględnił tego, że Kobi czy inni ludzie mogą znać Luffy'ego i tak dalej. No okej, to byłoby takie zbyt daleko, szachy 4D, zbyt daleko idące założenie, no ale po prostu popełnił kilkanaście małych błędów i te po prostu błędy zaczęły pękać i cały obraz zaczął pękać po prostu od tych pojedynczych błędów, bo jak już popełnił jeden błąd, no to później w nerwa popełnił drugi, trzeci, ale to tak dopowiadając, bo na początku plan Kuro trzymał się w miarę kupy i dopiero potem no, zaczął się rozwalać. Okej. Okay. Tak, wiesz co, tutaj a propos tego, co mówisz, to taką wisienką na torcie jest, jak on dwa razy dosłownie przed nosem Kobie mu drzwi zamyka. W sensie przychodzi w środku nocy Marynarka, mają pewne podejrzenie, wychodzi... No, wyglądający, no, chciałem powiedzieć, że trochę podejrzanie lokal, ale powiedzmy, że jak na standardy One Piece'a, no to po prostu mógł wyglądać jak lokaj, tak? No nikt na to nie zwraca uwagi. Dokładnie. Ale koleś dosłownie udziela szczątkowych informacji, widać, że nie jest w sosie, zamyka drzwi przed nosem, po czym otwiera, znowu coś tam mówi i zamyka. To jest po prostu podręcznikowy przykład, jak dać do zrozumienia, że coś jest nie tak i nawet nie kryć się, wszystko jest w porządku, gdzie przecież, wyobraź sobie, no tutaj odwołam się do Huntera, bo mi akurat przychodzi do głowy. Kojarzysz postać Paristona z Huntera pewnie? Tak. Ten blondynek szczur, to zobacz, to jest koleś, który potrafił wejść z uśmiech, czarującym uśmiechem na ustach i po prostu full retoryką, nie wiem, przekazać ci, że za godzinę czeka cię egzekucja, tak? A ty w sumie będziesz zadowolony, bo on tak ładnie mówi, że no dobra, co tam się będę przejmował. I coś takiego powinien robić Kuro, tak? Który powinien pokazać, że wyjść z uśmiechem, o, witam panów, proszę trochę ciszej, bo obudzicie Kaję, życzę udanej służby, widzę, że tam dobre mundury macie, no naprawdę zwykły podstawowy bajer, a ile by to zmieniło w ogóle w odbiorze Kuro, a tymczasem on tam stał, jakby mu ktoś naprawdę włożył kij wiadomo gdzie i no już po samym tym zdenerwowaniu i tych jego ruchach z tymi na właśnie drzwiami, no to po prostu nie jestem w szoku, że to na etapie scenariusza przeszło i nawet sam aktor grając to nie zwrócił uwagę, że no nie, no trochę bez przesady, no tak nie róbmy tego tak teatralnie, bo to wersja nie pasuje. No ale przeszło do finalnej wersji i niestety wyszło jak wyszło. Tak, ale ja bym nie postrzegał tego jako znaczy... Nie, to nie jest duża wada, to nie jest duża wada, to startowa. Słucham? To nie jest duża wada, wiem o co ci chodzi, że to nie jest jakaś... Znaczy nie to chciałem powiedzieć, ale w sumie w momencie jak zacząłem to odpowiadać, to zapomniałem co chciałem powiedzieć już. No to ja nieważne w sumie, może, potem mi się przypomni może. To bym się zapytał jeszcze kapelusznika, co on sądzi o Kuro, bo tutaj trochę prywatnie sobie gadaliśmy o tym i raczej też miał niesmak. Znaczy się, mi też się nie podobało, ale chyba wszystko co miało być powiedziane zostało. Ja tylko od siebie dodam to, że... Mi też się nie podobało to, że jak Zoro pokonał tą dwójkę kotów, to potem nic się z nimi nie stało, tylko tak zostały zapomniane. To też taka pomniejsza wada, która powinna zostać chyba naprawiona w scenariuszu drugiego sezonu. Więc możemy przejść do drugiej wady, bo Kuro też był na mojej liście, także odhaczony. Dobrze, to w takim razie ja proponuję jeszcze zostać przy postaciach, ale tym razem pogadamy już o większym kalibrze i bardziej dyskusyjnej kwestii. Otóż uważam, że na pięciu Słomianych niestety nie udało się tego zrównoważyć jak się powinno i ofiarami tego serialu troszkę są, znaczy inaczej, troszkę tego ofiarą jest Usopp, chociaż on, że tak powiem, dostał pewne nowości względem mangi i anime, które jak najbardziej na plus są, ale już żadnych nowości praktycznie nie dostał Sanji, a wręcz dostał dużą listę wyciętych rzeczy i o tym właśnie chciałem pogadać, więc zacząłbym najpierw od Usoppa, który stracił zupełnie wątek tego, że chce zostać... Znaczy inaczej,
On, jak wiemy, jego motywacją jest zostanie dzielnym wojownikiem mórz, ale z tego co kojarzę, poprawcie się mylę, on to już jakoś tam podkreślał na etapie wyspy, tak? On to podkreślał wyspy, kiedy tam wchodził w interakcję z Lafim, kiedy wiadomo, tam zaczął od tego, że ma to swoją sztuczną załogę tych wielu tysięcy osób. No od pierwszego wrażenia jednak dawał ten vibe, że to jest koleś, który no ma te aspiracje, jest oczywiście kłamcą, ale ten wątek jednak się przebijał, że on by chciał być tą legendą, zanim poznać Kai. Serial to trochę stonował, on tak zaczyna bardziej niemrawo, opowiada Kai te historię, ale tak naprawdę, że chce zostać tym dzielnym wojownikiem, to tak trochę to wybrzmiewa dopiero wprost, jak tam mają to spotkanie przy beczce, wiadomo ikoniczne, i on wtedy się dzieli swoim marzeniem. Ale przez to, że serial wyciął na przykład w ogóle tych jego trzech pomocników, tych dzieciaków, no to on nie ma przed kim być tym bohaterem, co już w anime i w mance dawało ten obraz, że on potrafi być tym kapitanem Usopem, nawet jeżeli, no wiadomo, z perspektywy trójki dzieci, które po prostu są nim zajarane i łykają te kłamstwa, ale wciąż to jednak symbolicznie pokazywało, że teraz to przewodzi tą trójką dzieciaków, ale w przyszłości no to wiemy na przykład co było na Dressrosie, więc nie posiadając tego, nie posiadając tej walki z hipnotyzerem i nie posiadając no nie, akurat chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, że to on tak latał po tym mieście i zapytał piratów, to było, to akurat spoko, że to się zachowało, że w końcu ci ludzie przestali mu już ufać, jak naprawdę piratów zdiagnozował, natomiast no wycięcie takiego pomocników, wycięcie tej walki, to trochę sprawiło, że on miał mniej tych interakcji takich, które wskazywało, że o dobra, to będzie następny załogant i przez taką wszedł pod koniec tego swojego arku na statek, to nie miał to takiego vibe'u jak jednak z oryginalnej historii, plus właśnie on tam był dość poważną postacią, bo w zasadzie kręcił się tylko potem, bo Kai jak tam Kuro działał, niewiele Kuro zrobił, ostatecznie to wiadomo, no Luffy musiał Kuro pokonać i on tak w sumie bardzo tak się kręcił na tym drugim planie, jedynie już tam potem, po tym arku dostał dużo fajnych rzeczy, o których sobie tam pogadamy z czasem pewnie, ale generalnie to widać jednak, że Usoppa trochę pokrzywdzili tą nową konstrukcją sagi, plus no jednak trzeba mu to oddać, że chociaż się zrewanżowali tym, że mieliśmy jawny wątek romantyczny właśnie z Kaią, tego nie było w mance, tutaj natomiast stwierdzili, że nie ma sensu temu zaprzeczać, oni się wychowywali, widać, że się lubią, więc nie ma co się kryć przed widzem, by to wybrzmiewało i nie bawili się w infantylizmy, tylko tam normalnie się cmoknęli, to wyszło spoko, więc troszkę chociaż to zrewanżowali, ale ogólnie jak na wyspę Usoppa, to stosunkowo mało Usoppa tam było, a co wy sądzicie? Ja się z tobą nie do końca zgodzę. Zaczynając od miłości z Kaią, no to znaczy generalnie moim zdaniem twórcy serialu bardzo fajnie uzupełnili pierwowzór, tak jak, i tu będzie taki przykład, z którym się wielu pewnie nie zgodzi, ale Yennefer w pierwszym sezonie Wiedźmina. Pierwszy sezon Wiedźmina ma różne wady, ale historia Yennefer, jej uzupełnienie, pokazanie jaka mogła być przed tym, po prostu ta garbuska, której nikt nawet kijem nie chciał dotknąć i tak dalej, której się każdy się brzydził, po prostu zostało to pokazane, jak ona przechodzi z tej pozycji brzyduli do jednej z najseksowniejszych czarodziejek w świecie Wiedźmina. I podobnie, tak jak ciebie słuchałem, to wydaje mi się, że było w przypadku Usoppa. Musieli wyciąć większość tych wątków, te walki i tak dalej, bo tak naprawdę w swojej istocie były zbędne. W tym sensie, że nie posuwały za bardzo fabuły do przodu, a tylko by ją spowalniały. Dlatego na przykład bardzo dobrze, że Don Kriega wycięto i zostawiono sam fakt, że tam Mihawk po prostu mu zrobił masakrę. I samo to nawet dużo lepiej wyszło, bo zobaczyliśmy pełnię siły Mihawka, Barat jej nie została zniszczona i tak dalej. A w przypadku tych dzieciaków Usoppa i tak dalej, moim zdaniem pokazali to na przykład po tym arcu, znaczy na końcu tego arku, jak tam było standardowa imprezka One Piece'owa i te dzieciaki, ci tam starsi ludzie, kobiety, nie zauważyłem tam żadnych takich mężczyzn, w sensie takich mężczyzn w kwiecie wieku, tak jak Zoro czy coś, czy Garth. Ale ty mówisz teraz o wyspie Nami mówisz? Nie, teraz? Tak, przepraszam, sorry, pomyliło mi się, tak po prostu przez to zlało mi się to w jedno. I tak, zgadzam się, że na wyspie Usoppa trochę mu zabrakło, ale z drugiej strony, nawiązując do tego co wcześniej mówiłem, część motywów z East Blue były takie, wiesz, dodane na siłę, żeby coś tam Usopp, Sanji mieli co robić. Jeśli chodzi o Sanjiego, to nie pamiętam co tam wycięli, także tu w tym przypadku nie będę się sprzeczał, znaczy nie będę podejmował... Znaczy o Sanjim jeszcze wspomnę, bo o Sanjim jeszcze nie mówiłem w ogóle. Znaczy wspomniałeś, że tam jego też wycięli.
Tak, ale to zaraz do tego dojdę, na razie chciałem temat właśnie, byśmy usopa zakończyli. Co do tego jeszcze, co mówiłeś, to tam byli na wyspie dorośli, jak była ta wioska, to można było zobaczyć, że powiem, dużo dorosłych azjatyckich na przykład aktorów, tak? I ci dorośli męscy aktorzy byli wtedy, jak tam usop, kręcili się w usopie, więc powiedzmy, że tam większość wioski go słuchało, więc akurat... To znaczy, żebym został dobrze zrozumiany, tak jak patrzyłem, to wiesz, mogę się mylić, ale na pierwszy rzut oka, tak jak obserwowałem wczoraj ten finał, to tam były głównie dzieci, starcy i kobiety i po prostu, wiesz, tak zazwyczaj tacy ściemniacze typu usop, no to w książkach, popkulturze i tak dalej, to zazwyczaj takim grupom ludzi po prostu ściemniali, bo nawet to było w paru książkach tam zaznaczone, że jak byli jacyś, wiesz, tacy wojownicy, faceci, którzy znają temat, to od razu po prostu wyczuli, gdzie usop kituje i tak dalej, o to mi chodziło. Tak, tak, to jest słuszna uwaga, poza tym, no nawet trzymając się właśnie tej chronologii, no to przecież Norland Kłamca, tak? No to przecież jest, że tak powiem, w świecie One Piece'a jest sprzedawany jako bajka dla dzieci, tak, do poczytania. Tak. Z tym drugą zresztą jest easter egg z tym związany, jak nami czyta. Tak, bardzo mi się podobał. Więc, tak, to było facie. Także uważam, że Usopp na samej swojej wyspie trochę mu przycięto, ale tak jak właśnie mówisz, mu to trochę oddano na wyspie Nami i nawet mu wcześniej oddano właśnie na restauracji, jak on tam miał ten swój płaszcz kapitański i tam poszedł się napić z ludźmi, poszedł się bawić, tak, czyli pokazał to swoją stronę, gdzie on potrafi się integrować z tymi ludźmi i potrafi się tam wkupić w łaski. Natomiast, no wiadomo, tam potem jeszcze bardziej to wybrzmiało, jak on już ten swój tryb kapitana Usoppa odpalił na wyspie Nami, no to tu faktycznie już się czuło tego. Czuło się tą postać, którą wszyscy kojarzymy. Wiadomo, że tam na początku One Piece'a to był taki trochę bardziej pyszałkowaty niż Luffy, no bo wiadomo, tak, to musiał mieć potem tą, oczywiście na Water 7, to spięcie z Luffy, żeby on miał tą swoją drogę i tak dalej. Ale więc to, że początkowo Usopp jest taki trochę bardziej arogancki, taki wiadomo, że on naprawdę tak wierzy w to, że to on jest kapitanem, to można wybaczyć, tam znając, jak ta historia dalej idzie, więc to tam to spoko, że tu się nic nie zmieniło. Natomiast pogadajmy sobie o Sanjim, bo tu już moim zdaniem jest gorzej. Otóż ja na wstępie powiem tak, mi się bardzo kreacja Sanjiego w tym serialu podoba, w sensie, że aktor naprawdę tutaj bardzo pasuje, tak, jego maniery, tak, to nie jest ten Sanji, który wiadomo, odpala te serduszka do kobiety i po prostu IQ minus 200, tylko on ma ten swój szarmatyzm, ma ten swój, no wiadomo, widać, że od razu tam, nawet tak siostra Nami zobaczył, czy samą Nami, tak, no to mu się odpala ten tryb, ten podrywacza, ale bardzo fajne jest to, że wykorzystali też właśnie, że serial jest troszkę do innej widowni skierowany i na przykład on sobie mógł pozwolić na dwuznaczną propozycję w stosunku do siostry Nami, tak, jak on tam mówi, że może jej udzielić prywatnych lekcji, tak, no to no, łatwo skojarzyć, tak, o co mu chodzi, no patrzę na to, że to jest jednak dorosły chłop, nie wiemy w sumie, wiadomo, może w serialu on jak najbardziej miał tam jakieś partnerki, to już wedle uznania twórców serialu, bo to nic nie zmienia, tak, spokojnie Sanji mógł tam mieć sobie różne związki, więc to, że koleś, wiesz, no widzi ładną kobietę i po wszystkim, tak, no rzuca taki tekst, to jest spoko, tak, no to jest spoko w stylu Sanjiego, wiadomo, że Sanji jest tym podrywaczem, a w mance by coś takiego nie przeszło, aby nie potrafił mu takiego tekstu napisać, a wykorzystali to w serialu, więc to jest właśnie ten kolejny przykład, gdzie serial może zrobić to, czego by sam Oda nie chciał, a co wciąż pasuje. Także Sanji live action jest spoko, ale, no właśnie, ale jednocześnie niestety, jak na 8-odcinkowy serial, to widać, że Sanji z trochę wiarą tego się pojawia jako ostatni i niestety tutaj przycięto, co następuje. Po pierwsze, jeżeli chodzi o jego retrosy, to akurat spoko, że pokazano, że tam, no wiadomo, szef kuchni tam zjadł swoją nogę. W anime to, jak każdy wie, jest ocenzurowane. W manzen to tam faktycznie zawsze było widać, że on tą nogę zjadł. W live action się nie chrzanili i dali tą wersję oryginalną, że on musiał zjeść tą nogę, by przetrwać. Więc retrosy spoko, że tutaj jeden do jednego to wszystko zachowano. Ale straciliśmy przez to, że właśnie nie było kapitana Kuro. Ja też nie tęskniłem za nim, no bo to był koleś, co miał po prostu fikuśną zbroję, tak? No to tak by po Bugim i po Kuro, który się praktycznie wręcz teleportował z perspektywy widza live action, no to koleś, co ma po prostu zbroję, co strzela, no to tak dupy by nie urwało, więc akurat to, że on sobie tam wpadł na wodach, to okej, okay. Ale Sanji nie miał w ogóle pojedynku z Ginem, tak? Więc nie miał tak jakby takiego swojego mini wroga, przed którym mógł, wiadomo, bronić tej restauracji. Był tylko Arlong i jego, wiadomo, ziomkowie, ale to zaraz przeszło w ich ark. Natomiast
cały brak arku Skuro sprawił, że no Sanji nie mógł tak za bardzo obserwować Luffy'ego, nie mógł zobaczyć, jakim jest typem człowieka. On to wszystko bardziej dopiero zobaczył później, jak już on się z nim udał na statek. Troszkę to zrównoważyli tym, jak on sobie tam siedział w kuchni i tam sobie pogadali we dwóch, ale brak tego właśnie Kuro, tego takiej walki, by Sanji to obserwował, jak ma determinację i tak dalej, no to troszkę spłuciło to dojście, bo to naprawdę wygląda tak, że tam Zef mówi do Sanjiego, dobra, nie podoba ci się, to spadaj, dobra, to spadam, tak? Przy braku tego właśnie wątku z tą walką o restauracji, no to trochę ten duch Sanjiego, ten duch bojowy Sanjiego troszkę wyziera, ale dobra, to tam powiedzmy jeszcze, że jakoś tam tymi rozmowami, tym jakimiś tam drobniejszymi rzeczami jakoś tam próbowali łatać, ale w ogóle z perspektywy widza nie dowiaduje się, czemu Sanji walczy tylko na nogami. Jedyne, co ci podpowiada, to, że no dobra, bo Jeff był znany jako ten czerwononogi, tam walczył nogami, no to sobie myślisz, no dobra, to tak pewnie trenował Sanjiego, ale jak w retrosach Zoro miałeś jego treningi i tam walki z Queeną, cały ten wątek, że on był tym łowcą nagród, dali mu pana siódmego do walki, tak? Czyli dali wszystko to, co z retrosów, plus dużo więcej. Tu u Sanjiego nie masz w ogóle nic pokazane, żeby on to trenował, nie masz w ogóle powiedziane, że on nie używa rąk, no bo jako kucharz szanuje ręce i nie chce ich używać w walce. Tu są tylko twoje albo domysły, albo dowiesz się od kogoś, kto zna materiał źródłowy i on ci łaskawie powie. Więc w ogóle fakt, że nawet jednym zdaniem nie powiedziano, że ej, słuchaj, ja nie używam rąk, ja używam tylko nóg, bo ja szanuję ręce jako kucharz. Naprawdę mogłoby to było wcisnąć gdziekolwiek, nie wcisnęli tego, więc no bardzo dziwna decyzja. Tak samo nie powiedziano nic o tym, że no wiadomo, Sanji nie atakuje kobiet. Po prostu jest tym dżentelmenem, ale nie ma nigdzie powiedziane wprost, że on ma swoje zasady, on kobiety nie uderzy. A to jest też o tyle dziwne, że później, tylko później w mance, tak, jest ta scena, gdzie tam Zef mówi, że jak Sanji uderzy kobietę, to urśnie mu jaja, a potem się zabije, tak? Co właśnie miało taki wydźwięk, że on tak nie wychowa Sanjiego, jak wychowa, to uzna to jako swoją porażkę, tak? To jest też o tyle szkoda, że tam widzieliśmy trochę tej interakcji Zefa z Sanjim i może to było spokojnie wpleść, tak? I od razu by widz wiedział, o co chodzi z tym, że Sanji kobiety nie uderzy, a to jest no kluczowe tego charakteru, zwłaszcza potem, tak? Żeby się nie dziwić, czemu unika. To już jest tylko taka moja trochę teoria, ale uważam, że po prostu z perspektywy współczesnego widza nie chciano, żeby Sanji tak deklarował, że on kobiety nie uderzy, bo oczywiście wiemy, jakie są środowiska aktualne, wiemy, jaka jest pewna wrażliwość społeczna i ten tekst niestety mógłby być inaczej odebrany niż w te ponad 20 lat temu w mandze, tak? Gdy coś takiego by Sanji powiedział. Więc tu akurat jestem w stanie w to uwierzyć, że stwierdzili, że dla jednego zdania nie będą ryzykowali, a to jest coś, co po prostu Sanji może powiedzieć na przykład w drugim sezonie przy dowolnej okazji. Tu nie chcieliby on tego deklarował, albo się domyśl, że po prostu nie jest szarmancki dlatego, albo po prostu faktycznie znowu, tak, poproś kolegę, co zna materiał, to on ci wyjaśni. Ale no fakt, no to jest jednak jego dewizja życiowa i fakt, że on nic z tych dwóch rzeczy nie mówi, gdzie na przykład Zoro mówi wprost, że on chce zostać najlepszym szermierzem dla przyjaciółki i tak dalej, on cały czas te teksty rzuca, jeszcze go nawet pierwszym oficerem nazywają, czego w ogóle nie ma w materiale źródłowym, a Sanji mu właśnie żadnych takich dodatków nie dają i jeszcze go wykastrowali z pewnych podstawowych wartości. No to jest kontrast. Można lubić Sanjiego, można nie lubić Zoro, ale będąc trzeźwym widzem, nie da się nie zauważyć, kogo ten serial faworyzował. A szkoda, bo ta kreacja Sanjiego jest naprawdę zajebista i uważam, że to są cięcia, które można było chwilę po prostu ogarnąć dwoma, trzema zdaniami, a nie zrobiono tego. Nie wiem, czy ty też takie odczucia miałeś? Tak, trochę. Tak przez cały twój dłuższy monolog w większości sytuacji kiwałem głową. Zaczynając od końca, co do Zora, przedstawienia Zora i Sanjiego, no to tak jak powiedziałeś kilkukrotnie, to jest po prostu wina tego, że kto przychodzi ostatni, ten ma zawsze najgorzej. No niestety, to jest taka, wiesz, uniwersalna zasada. Tak, to było niefajne, że ucięli tam niektóre rzeczy i tak dalej, ale kurczę, za dużo mam myśli w głowie. Zaczynając od tego, że nie jest szarmancki. Mówiłem, że jest szarmancki, tylko mówiłem, że nie ma tego wyjaśnienia wprost właśnie z tym, czemu on nie atakuje kobiet, tak? I po prostu tej deklaracji. Nie. Rozumiem, może ten, powiedziałem zbyt szybko i po prostu zostałem źle zrozumiany. Chodzi mi o to, że tak jak mówiłeś, wiele z tych rzeczy można przedstawić jednym zdaniem i to dosłownie wystarczy. To jest sekunda, po prostu Sanji się odwraca do kogoś i mówi, no nie bije kobiet, bo to wbrew moim zasadom i tak dalej. Ale też te rzeczy, niektóre wątki, czy niektóre ikoniczne wyjaśnienia, słowa, zdania, można przedstawić w innym kontekście, tak jak na przykład parę rzeczy, które pojawiają się x rozdziałów później, na przykład Arlong wypowiada
zgadzający się z pogardą o Jinbe. W ogóle to bardzo fajnie pokazali, jaka jest pogarda wśród piratów do Shishibukai. Tak jak u nas, nie wiem, do tych, którzy są tak zwaną 60, czy do takich przestępców, którzy idą po prostu na układy z rządem, policją i tak dalej. To było bardzo fajne, z tego co pamiętam, to tego i paru innych rzeczy, na przykład tej bajki o tym, o Norlandzie też nie było w East Blue, nie było, co tak, nie? Tak, i nie było, i w ogóle wiesz co, fajnie to określiłeś, bo Arlong w serialu ma taki mocny vibe gangstera, że on faktycznie tam kontroluje teren, on udaje się, zbiera informacje, tam podrzędni przestępcy, ci niżsi od niego w hierarchii mają ustawać raporty i tak dalej. Tego właśnie nie było w Mandze, w Arlongce, w zasadzie Arlong sobie siedział na tej swojej wyspie i tylko tam kontrolował i przekupywał marynarkę, żeby tam dali mu spokój, a tutaj on działał jako taki aktywny boss. I to co mówisz, ta pogarda do Jinbeja, to fajnie właśnie pasuje do takich gangsterskich klimatów, że Jinbei jest tym, który, on też był kiedyś gangsterem, szanowanym gangsterem, ale poszedł na układ z policją, służbami prawa i nie ma znaczenia, że wiadomo, miał tam swoje motywacje, że on się szlachetniejszymi pobudkami kierował i poszedł na pewne kompromisy. Nie, dla Ronga to jest, to znaczy, że dobra, ty jesteś zdrajcą, ty już nie ten, ty już się nie liczysz, i to właśnie dzięki temu gangsterskiemu wydźwiękowi Arlonga, no to faktycznie ten, to faktycznie nabiera wtedy jeszcze nowego znaczenia, tym bardziej jak już by live action poszedł dalej i wiadomo, pokazał to trzeba. Ale to już tak, a propos tego. I tak jeszcze z Michawkiem to samo nawet lepiej wyszło, jak się Michowk pojawia na końcu i tam Shanks zajebany po prostu mówi: e, chłopaki, to jest dobry ziomal, zostawcie go. A chłopaki mu nie wierzą, no kurde, tam Shanksowi, okej, okay, Shanks, tobie ufamy, ale temu psu za chuja nie ufamy. I to też tak pięknie wyszło. I z Arlongiem, teraz się odniosę do ciebie, że też bardzo fajnie zauważyłeś, że zrobiono z Arlonga takiego bardzo gangsterskiego. I też świetnie pokazano najpierw korzyści wynikające z tego, że on ma tą Nami, która mu ogarnia map haka, że on może zaatakować sobie w każdej chwili, może mieć plan idealny, tak jak, nie wiem, Light czy tego typu postacie jak Death Note, a później wraz z czasem to go rozleniwia. Dokładnie tak jak różne haki rozleniwiają graczy, że już wiesz, że już nawet nie myśli jak działa, tylko po prostu patrzy na mapę, o, tu dobra, tu pierdolniemy, tu wyślemy ryby, a tu drugą ekipę ryb wyślemy, żeby tam ukradli skarby i tak dalej. To po prostu widać, że tak jak u Kuro, jego IQ się po prostu zmniejsza z czasem i w ogóle tych ryboludzi. Dlatego podejrzewam, że poniekąd tak łatwo poszło Zoro i Sanjiemu w tej finałowej walce. O, narzekałem, że nie mam praktycznie żadnych wad, bo seria jest lepsza od anime. To mi się na przykład rzuciło w oczy, że tyle się mówi o ryboludziach, jakie to są nie, jacy to oni nie są silni, wytrzymalsi i tak dalej. A Zoro i Sanji ich po prostu tłukli, tak jak Luffy masakruje hordy tych Marines na, nie wiem, Enies Lobby czy coś. Że po prostu idzie załoga słomianych i dosłownie no tysiące żołnierzy Marines dostają, wiesz, po liściu i spływają. Tak. To w ogóle wiesz co, dobrze, że wycięli, a propos tego co mówisz, wycięli tą scenę z Manki, gdzie Zoro po prostu tam wkracza do Arlong Parku i on tam w większości sam zrobił rzeź, bo to po prostu mocno zdehypowało całą tą organizację, a potem no jak wiemy, przy okazji też wycięto wroga dla Zoro, ale uważam akurat, że brak Hachiego tam nie był jakimś problemem, a za to przynajmniej Sanji tam swoją walkę miał. Natomiast właśnie przez to, że gdyby seria tak hype'ował, a potem mamy tego rannego Zoro, który tam wchodzi do Arlong Parku i on tam pod nieobecność Arlonga wycina większość tych kombatantów, no to nie, to by się strasznie gryzło. A tak to wyszło, tak jak mówisz, o wiele lepiej było widać tą wytrzymałość i jeszcze takie rzeczy typu właśnie, że początkowo Zoro i Sanji razem walczą przeciwko tamtemu, nie pamiętam czego się nazywał ten, co właśnie co miał to dobre karatery, bo ludzi, a zresztą się to Sanji wykańcza. To jest spoko, że nie bawiliście takie power levele, że nie, tu wystarczy jeden do walki albo nie, on jest zbyt silny, by ci walczyli, tylko po prostu jak pasowałaby była walka drużynowa, to walczyli, wyszło to spoko, ale ostatecznie to tam Sanji go dobił, no powiemy, że to był jednak ten wróg Sanjiego, to żeby on ostatecznie tam się wykazał, więc to tak, tutaj jak no masz rację, fajnie to zbalansowali. I nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałeś o Sanji, no Sanji musiał dostać te 5 minut dla siebie, no bo gdyby nie miał tej walki, to by coś mu brakowało. A tymczasem może ja zmienię temat, dodam jakiś minus od siebie. Wow, prowadzący da minus od siebie, no czekamy. Może wreszcie coś powiem. Dla mnie takim pół minusem, a jednocześnie pół plusem jest gra aktorska. Ona była w porządku, ona była okej, natomiast też nie była jakaś wybitna. Co o tym myślicie?
To może Karol spieszy teraz? No to ja może zacznę. Powiem tak, z Karolem, tak jak sobie myśleliśmy, z Karolem takim, którym prowadzimy podcasty tam w obliczu i różnych tematach, doszliśmy do takiego wniosku, że aktorzy zrobili dobrą robotę, a po prostu te wszystkie błędy, niedopatrzenia i tak dalej wynikają z braku doświadczenia, braku obycia i tak dalej, ale najważniejsze to, co mieli przekazać, to przekazali. Esencję każdej postaci, emocje, Nami, jak ja patrzyłem na twarz Nami momentami, to uważam, że zasłużyła na serialowego jakiegoś Oscara typu Emmy czy coś w tym stylu, bo naprawdę widać było po niej, tym bardziej, że retrospekcje z Arlongiem zostały przedstawione jeszcze bardziej okrutnie, bo z tego, co tam Karol mówił, no to Nami została zmuszona do służenia Arlongowi, a w serialu to ona przyszła do niego sama i tak dalej, i tak dalej. No i zresztą znęcanie się nad dzieckiem w formie live action to jest inny temat niż w anime i pokazano też no, samo otworzenie tatuaża jako coś brutalniejszego. Tak, mam, dobrze to określiłeś się, Rafale, bo mam pewne zgrzyty, tak obserwując te postacie, ale z drugiej strony usłucho jest idealnie trafione. No gdy ja na niego patrzę, jak ktoś kiedyś powie, a to nie jest Usopp, bo nie ma tego kulfoniastego nosa, to przepraszam, nie kulfoniastego, nosa Pinokia, to ja na niego się patrzę, weź typie, skądś gadać. Przecież to jest Usopp. Luffy to jest Luffy. Zoro notabene moim zdaniem z tych słomianych widać, że najbardziej utalentowany aktor, z tego co tam słyszałem, to jest z jakiejś aktorskiej rodziny, tak jak ten Skarsgardowie, o ile nie przekręciłem nazwiska i to widać. Zoro to jest Zoro. Kurczę, tak próbuję sobie ogarnąć jakąś postać, która naprawdę mi się rzuciła w oczy i nie jestem w stanie, bo naprawdę nawet jeżeli mam jakieś ale do na przykład Kai, że zagrała zbyt sztywno i tak dalej, no to kurczę, była podtrupana cały czas, Kuro nie dawało jej możliwości, żeby wiesz, żeby chodziła i tak dalej, a jak ktoś jest obłożnie chory, to wbrew pozorom chodzenie, zażywanie światła i tak dalej jest bardzo ważne. Choćby taki prosty przykład z brzegu, Zaczarowany ogród, taka książka, nie wiem czy pamiętacie, albo film Agnieszki Holland, no to tam też był podobny bohater, też miał podobny problem. To chyba tajemniczy ogród. Tak, tajemniczy ogród, tak. I tam była dokładnie taka sama sytuacja i to samo z mamą Usoppa też była obłożnie chora, no to no okej, no zagrała przeciętnie, ale co ty, dałbyś tam, nie wiem, Kevina Spacey'ego czy kogoś, no to by zagrał minimalnie lepiej, to tak nawiązując do tych efektów gumowych lub jego. Ile byś tam nie włożył pieniędzy, to zawsze po paru latach będzie albo w roku produkcji, albo w roku emisji i tak dalej, to zawsze będzie wyglądała jak kupa. Po prostu niektóre rzeczy się nie da zrobić. I okej, mam pewne drobne zarzuty, ale to mam bardziej drobne zarzuty do reżysera, że może jest zbyt mało doświadczony, jeszcze nie do końca łapał, co chwyci, co nie, i mam nadzieję, że w drugim sezonie już to poprawi. I kurczę, coś co Krystian powiedział, co mi teraz wypadło z głowy. Krystian bardzo fajnie zauważył jedną rzecz, ale nieważne, może mi się... A propos czego, to może ten, to wraz się przypomnę. Aktorstwa, ale... nieważne. Dobrze, jak będę potem mówił, to skarżysz. Mhm. No, ja skończyłem. Dobrze, to ja tutaj pierwsze właśnie chciałem się zgodzić z tobą co do Kai. W ogóle, jeżeli faktycznie jest tak, że sporo osób ją krytykuje, to jestem w szoku, ponieważ ja uważam, że tutaj naprawdę tak jak miała zagrać, tak zagrała i tu do laski zupełnie nic, żadnego zarzutu nie ma, więc jeżeli coś takiego jak jakiś nasilony ruch, tak, który wskazuje jako wada istnieje, to jestem w szoku i się z nim nie zgadzam, ponieważ tak jak powiedziałeś, ona miała postać, która była podtruwana i to z tego co się dowiem praktycznie latami, więc... Więc już fakt, że ona generalnie nie powinna po czymś takim żyć, tam odstawiamy to na bok, to jest kobieta, która mieszkała na dobrą sprawę sama, miała jednego opiekuna, no wiadomo, Mary i Lokaja, no to już nie liczę te dwa koty, no bo to ciężko nawet powiedzieć, na ile one w interakcje z nią wchodziły, plus wersja live action odebrała jej te dzieciaki od Usoppa, które no z tego co kojarzę, ona też z nimi trochę interakcji miała, więc w zasadzie cały jej kontakt z ludźmi z jej pokolenia to był Usopp, a tak się otaczała starszymi i nawet ciężko będzie, czy na
jakoś na miasto specjalnie wychodziła, czy ona jakoś nadzorowała, bo tego Serena w ogóle nie pokazuje. Więc ja najbardziej kupuję to, że no to jest taka bardziej chora laska, która jednak no widzi nagle, że wpadają do niej ludzie, co się nazywają przyjaciółmi Usopa, jeden zaraz prosto mówi, że jest piratem. I ona jest po prostu tym oczarowana, widać to, tak, że ona się z tym go dobrze bawi, bo to burzy jej totalnie tą strefę komfortu, ale w takim pozytywnym sensie, że to jest coś, czego ona by się nie spodziewała, że taki wjazd jej zrobią, że może być tak zabawnie, że ludzie mogą się tak ekscytować. I to właśnie dobrze jej charakter oddawał, też szczególnie jak potem Nami. Nami tam się wiadomo, no tam zaraz zaczęła kraść i zamiast coś tam zaraz krzykiem, że jak ty śmiesz mnie okradać i tak dalej, w ogóle co ty robisz, wrzuć tu, to ona tak fajnie, inteligentnie podeszła, że a dobra, to pamiętaj, by sobie weź to z powrotem, a weź to, mi tam to nie przeszkadza. Widać, że z takim rozumiała potrzebę Nami, tak, że ona kradnie, no bo pewnie jest to jest potrzebne do przeżycia, co przynajmniej Nami niejako sama powiedziała. Normalnie sobie z nią pogadała, tak, coś tam sobie żartowały o tych piżama party. To była bardzo inteligentna rozmowa, no bo kurczę, to jest dziewczyna, która ona może sobie pomarzyć o takim stylu życia, jednocześnie tutaj za bardzo nie ma czego zazdrościć, bo jak ktoś musi okradać dom, no to raczej mu się nie przelewa i jakaś historia za nim stoi, więc ona tu fajną wyrozumiałością się do nami pokazała, a jednocześnie no była na to rozumiała dla Usopa, że no spędzamy ze sobą czas i tak dalej, no wiadomo, Usop jest facetem, tak, ona kobietą, no to nic dziwnego, że tam się też to uczucie zakwitło i tam sobie też o tym z nami trochę gadały, więc akurat ona fajnie balansowała tą taką inteligencję osoby, która no wiadomo, widać, że siedzi i tam pewnie pochłania jakieś książki, tak, obyczajowe, więc tam zna pewne konwenanse, ale same ją tak za bardzo nie dotyczyły, a teraz wreszcie ma okazję sama to doświadczyć. To było super i tutaj ja do Kai nic nie mam. Miała tą małą rulkę, ale odegrała tak jak trzeba. Natomiast jeśli chodzi o załogę Luffy'ego jego samego, to tutaj nie mam żadnych zarzutów, bo po prostu naprawdę oni to spoko sprzedali i mówię, no aktora Sanjiego to bardzo dla mnie na plus. Mówię, to jest nawet dla mnie lepsza kreacja niż ta mangowa, bo za mangowym Sanjiem jakoś nie przepadam. Zoro to miał najłatwiej, no bo to jest postać, gdzie tutaj połowę rzeczy to ci robi adekwatny wygląd i vibe tego wojownika, więc jeszcze tak mówisz, jak aktor był naprawdę z tam rodziny aktorskiej, to on w zasadzie małym wysiłkiem woli mógł to spokojnie sprzedawać, to robił. No największy bagaż, no to miał oczywiście ten, Inaki, tak? On chyba tam miał Nesko. Ten, co grał Luffy'ego, no bo to są takie role, gdzie ty nie możesz przegiąć pały, bo jednak nie da się aparycji mangowej, nie da się aparycji z anime przenieść na live action, a jak ktoś próbuje, to ma koszmarne efekty. Po prostu my ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do jednak pewnych zrozumiałych gestów, tak, że jak ktoś się śmieje, to może się lekko uśmiechnąć w duchu, ewentualnie jak to wiadomo, ktoś się rubasz się śmieje, no to już potrafi być dziwne, chyba że ma ku temu naprawdę dobry powód, ale anime i manga mają zupełnie swoją ekspresję, często totalnie niedorzeczną, która tylko w takiej konwencji może działać i naśladowanie tego, mimikowanie tego, to jest przepis na porażkę. Jednocześnie, no jak masz taką postać jak Luffy, to nie możesz z niego robić takiego ultimate ponuraka, więc tu fajnie to podkreślili, że koleś po prostu patrzysz na niego i widzisz jego twarzy, jest ten taki uśmieszek, tak, że on nawet jak się nie rechocze, to po prostu cała ta jego aparycja busuje tą rządzą, ej dobra, idziemy naprzód, ej dobra, ale to jest super, ej dobra, ale to jest ten niesamowite i on po prostu całą taką aurę wytwarza, a jak się uśmiechnie, to wiadomo, za jakiś czas mu się zdarzy tak jakoś bardziej wydrzeć, no ale to jest na tyle zapewne symboliczne i na tyle rzadkie, że nie traktujesz go jakby z psychiatryka uciekł, tylko po prostu jako radosnego kolesia, który ej dobra, mam tą załogę, no to Jezu, cieszę się, mam tutaj swój pierwszy statek, cieszę się, no to było jego marzenie, więc jak on widzi, że to się powoli realizuje, no to musi to jakoś wykrzyknąć co jakiś czas, więc tutaj naprawdę brawa dla kolesia, bo on dźwigał straszny bagaż, bo to jest jeszcze ikoniczna rola i tutaj po prostu ludzie by go zjedli, jakby naprawdę tam były jakieś takie rzeczy, gdzie na przykład właśnie w live action Death Note było coś takiego, że tam nie oglądałem go nigdy jakoś tam w całości i jakoś nie polecam gówno. Tak. I ja nigdy nie zapomnę, chyba na tej YouTubie widziałem po prostu, ta scena jak on Ryuka spotyka tam w szkole, tak, że gdzie Light po prostu jak spotkał go w anime, no to taki wiadomo, spadł z krzesła, no bo tu jakiś diabeł się pojawił, ale zaraz potem ogarnął, że no dobra, no w sumie mam paranormalną książkę magiczną, było coś tam wspomniane, że on należy do Boga Śmierci, no i pojawia się to coś, co jest pewnie tym Bogiem Śmierci, więc sobie tak skojarzył te fakty i szybko wszedł, a dobra, spodziewałem się ciebie, no bo w sumie z jego IQ, no to było do przewidzenia, że rozważał taką opcję. A tutaj po prostu wpadł jakąś panikę, jakiś wrzask jak dziecko, tak, i bo ktoś stwierdził, że ej dobra, to my zrobimy zupełnie inaczej, jak było w materiale źródłowym, tylko po to, by zrobić zupełnie inaczej. No nie o to chodzi, nie o to chodzi, żeby tak zmieniać, bo tak, tylko coś za tym musi iść. A tutaj fajnie stwierdzili, że dobra, Luffy będzie wesoły tak jak był, ale ogarniemy to trochę, nie możesz tak drzeć
zaciskać mordy, no bo to nie wypada. Więc tutaj dobrze, że się to spodoba, ale no mieliśmy gadać o wadach, więc żeby takie nie słodzić, no to trzeba też sobie powiedzieć właśnie, jak to, co tam aktorsko mogło nie zagrać. No Kuro, tak? O Kuro to już wspomniałem, że moim zdaniem aktor przez to, że nie sprzedał takiej inteligencji, to sprzedał takiego bardziej psychola, który no nijak nie pasował mi do tego wizerunku i przez to chyba podejrzewam, że Kuro będzie najmniej jakoś lubianą postacią przez tych ludzi, co po prostu oglądali live action. Ja mam lepszą wadę. Moją wadą jest to, że o tyle, o ile uważam, że ten serial jest dobry dla osoby, która nie zna wcześniej mangi i anime, tak uważam, że wytłumaczenie loru było słabe. To znaczy, Palić w podcaście o zaletach powiedział, że live action zrobiło to nawet lepiej niż manga czy anime. Ja się z tym akurat nie zgodzę. Moim zdaniem, moim zdaniem tłumaczenia nawet w ogóle nie było. Nie było tłumaczenia, czym są owoce. Oczywiście inteligentny widz powie. Zobaczy, że dobra, Luffy zjadł diabelski owoc, wie, że od tego ma moce. Wie, że sobie coś tam Shichibuka i współpracuje sobie z rządem, więc podział na złych, dobrych piratów i tak dalej. Natomiast ja uważam, że One Piece jest tyle loru, a biorąc pod uwagę, jaki sukces już ta seria osiągnęła i dalsze sezony są pewnością, to uważam, że w One Piece jest na tyle dużo loru, że przynajmniej ten podstawowy, ten najbardziej fundamentalny, czyli czym jest rząd, czym jest Shichibukai, czym są owoce, powinny być wytłumaczone jak głupiemu. One Piece jest zbyt masywny, by traktować widza jak na przykład serial Sukcesja, gdzie większość rzeczy była w domyśle i zachowanie postaci było, że tak powiem, zrobione na podstawie tych domysłów, że nie mieliśmy powiedziane wprost, co dana postać wykona, tylko sami musieliśmy się z czasem domyśleć, jaką drogą ona podąży. Ja uważam, że to jest błąd, że tego nie wytłumaczyli, takich podstawowych rzeczy loru, tak jak i komuś głupiemu po prostu. Ja to uważam za wadę akurat. Mogli to zrobić o wiele lepiej. Mogę się odnieść jako pierwszy? Pewnie. Tak, dawaj, bo ja też będę się chciał bardzo odnieść do tego, co powiedziałeś. Ja się z tym bardzo nie zgadzam. Powiem wprost przeciwnie. Tak jak przerwałem, że moim zdaniem serial pokazał dużo lepiej East Blue niż zarówno Oda, jak i Toei Animation. I kropka. Tutaj jedna rzecz. Ja się zgadzam, że East Blue zostało lepiej pokazane. Ja mówię o wytłumaczeniu samych informacji. Dobra, to teraz do tego się odniosę. Najpierw wstęp. Moim zdaniem, widać po tym serialu, że twórcy może nie są takimi fanatykami lore jak, nie wiem, Kira, czy nasza trójka. No powiedzmy, nasza trójka, mimo że już aż tak zajarani One Piece'em nie jesteśmy z tego, co mnie pamiętam. Ja też bym się raczej nie liczył, ale powiedzmy, że jest z nami Kapelusznik jako prowadzący kanał One Piece, no to on musi realizować tygodnie. Wiesz, Dester, mamy naprawdę dużą wiedzę na temat One Piece'a, ponadprzeciętną, to wiesz, samo to wystarczy. Ale do rzeczy. Widać, że przeczytali One Piece'a, widać, że wiedzą, co w tej mandze gra, co nie gra i widać, że wiedzą, że mieli jakiś na to pomysł. Czemu? Wzięli kilka rzeczy, marynarkę, wzięli Kobiego, Garpa, Helmeppo, wzięli kilku przeciwników i skupili się tylko na tych aspektach, co wybrali. I nawet jeżeli wprowadzili, tam w przypadku Kobiego na przykład, wprowadzili pewne zmiany i tak dalej. Ale wiesz, to nie mówię o tym, że przedstawienie postaci było przeciwnie. Ale ja wiem, ale daj mi skończyć, bo po prostu jest konieczny wstęp do tego, bo ja, Rafale, w pełni rozumiem to, co powiedziałeś. Chodzi o to, że po prostu gdyby za dużo informacji rzucili na start, to część ludzi by to mogło odstraszyć. My, i to kiedyś o tym czytałem i w sumie nawet nie myślałem o tym od tej strony, ale później sobie pomyślałem, jak są postrzegani mangowcy i tak dalej, że no. My i gracze jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do ekspozycji, do tego, że że producenci gier czy twórcy anime wypieprzają ci ścianę tekstu w jakimś odcinku. W serialu takie coś wielu ludzi odstrasza. Prosty przykład, Rings of Power, jak ekspozycją na początku wyjaśnili pewne rzeczy. Gdyby było za dużo tych informacji, to podejrzewam, że przeciętny widz by się pogubił. A tak wyraźnie dosyć mocno zaznaczyli te rzeczy, na których się skupili, wyczerpali je na 90 lub 100%,
dają moim zdaniem dostatecznie dużo informacji. Pewne rzeczy, tak jak powiedział Krystian, niestety pominęli i to faktycznie jest błąd. Nie jakiś duży błąd, bo jednocześnie na tyle mocno to zarysowali, że inteligentny widz po prostu to zrozumie, a jak nie zrozumie, to zajrzy do internetu albo porozmawia z kimś, kto zna One Piece'a i już to zrozumie, bo na przykład, prosty przykład, no nie wiem, mama Kiry, czy moja dziewczyna. Aśka też zupełnie w ogóle One Piece'a nie ogarnia, taki wczoraj sobie rozmawialiśmy o całości, no to mniej więcej wszystko ogarnęła. Gdyby dali za dużo informacji, to widzowie mogliby się poczuć zgubieni. Zresztą prosty przykład, jak zastosowali, nie wiem, dla mnie banalny przykład, który ja od razu zrozumiałem w pierwszym sezonie, że była akcja teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. To mieszkańcy Burgerolandu, no to narzekali, ej, ale to jest za skomplikowane, a my jemy burgery, jemy frytki, popijamy szejkiem i tego nie rozumiemy. Pani Lauren, o co w tym chodzi? Dlaczego Geralt pojawia się w przyszłości, teraźniejszości i przyszłości? A dlaczego inne postacie nie? No i moim zdaniem po prostu nie dałoby się, inaczej, dałoby się, ale podejrzewam, że takie optimum, takie zrównoważenie pomiędzy przedstawieniem lore, wielkości tego świata, po prostu musieli się zatrzymać w pewnym punkcie. Tak, żeby nie obrazić zarówno fanów, jak i nie wprawić w zakłopotanie nowych widzów. Zgadzam się, że to można było zrobić lepiej, ale zrobiono to dobrze. I kończę, żeby się już nie powtarzać. Dobrze, to teraz ja bym chciał, bo ja tutaj już sobie przygotowałem pewne argumenty, bo nie zgadzam się również z tym, co powiedział Kapeluśnik i tutaj jak ty przemawiałeś, to teraz to ja kiwałem główką i w zasadzie jak najbardziej się zgadzam, że dobrze, że taki balans zachowali i tu mam bardzo fajny przypadek, o którym od razu wpadł do głowy. Jest sobie taka książka jak Ziemię Morze. Ja Ziemię Morze bardzo polecam, to jest potężna cegła, ale była u nas wydana w takim omnibusie na dosłownie 1000 stron, to chyba na 960 się kończy, bo ona ma w sobie wszystkie najważniejsze opowiadanie z tego uniwersum. Jest cudowna, to jest ten sam tier, co Władca Pierścieni i jak najbardziej to jest jedna z moich ulubionych książek ever, ale tam akcja dzieje się w wyspiarskim świecie. I to arcydzieło literatury, bo jak najbardziej arcydziełem jest, też się zaczyna tak, że poznajemy bohatera, dowiadujemy się, że coś tam jest taki system, że ludzie mają imię, takie normalne imię, tak jak no my wszyscy mamy, ale mają też imię duszy i jak po prostu nie możesz się podzielić tym imieniem duszy, bo jak ktoś zna twoje imię duszy, to praktycznie tak jakby miał kontrolę nad tobą, to jest uber skrywane, to dostajesz raz tam na specjalne wydarzenie, jak tam kończysz ileś lat, już powiadam ile. I generalnie tam też się akcja tyczy tak, że z wyspy na wyspę ten bohater płynie, tam coś tam się dowiaduje o tym świecie, ale nie ma tej takiej potężnej ekspozycji, że o, jest jakiś rząd światowy, tylko że to właśnie też jest w takich trochę średniowiecznych klimatach, ale bardziej jak bardziej średniowieczne, a nie takie jak w One Piece, gdzie no wiadomo, w tym One Piece to się tam przemieszczają wątki z różnych epok. Tylko tutaj jest faktycznie taki mocno fantasy świat. Też się czasem dowiadujemy, że tam była jakaś władza rodowa, że ta władza rodowa się przerwała, że jest tam szkoła magów, etc. I to tam działało bez problemu. Jak coś tam się pogubiłeś, to sobie patrzyłeś na mapkę, bo ogarnąć, gdzie się bohater znajduje, ale generalnie to, że tam się stopniowo dowiadywałeś, jak ten świat funkcjonuje, to, że tam akcja potrafiła skakać o lata i też tam dopiero po jakimś czasie się dowiadywałeś sensu pewnych wydarzeń z przeszłości, to było super. Jeżeli to mogło działać w takiej, takiej książce, w takim klasyku, to spokojnie w takiej formie może działać z One Piece'em, który też ma dosyć dużo punktów wspólnych. I jeżeli chodzi o owoce. To serial w zasadzie mówi wszystko, co trzeba, bo masz powiedziane, że istnieją sobie takie owoce, że jak zresztą masz właściwości, plus w samym serialu masz tylko dwa, więc, bo tam wiadomo, no Smoker się nie załapał ostatecznie poza tą samą końcóweczką, więc rozumiesz, że i Baki, i Luffy przez to, że jest jedni, to mają moce, jakie mają, ale jednocześnie, no wiadomo, jest ten wpływ wody i tak dalej, ale jednym z potężnych plusów live action, o którym zawsze wspominam, jest to, że oni już ten materiał mangowy znają, tak? Że ta jest sobie manga, jest sobie anime, to wszystko jest dane latami i oni robiąc One Piece od startu już to wszystko wiedzą, już mają tą przewagę. To jest adekwatna sytuacja jak z partem 7 JoJo, gdzie part 7 JoJo jest niejako nowym JoJo, ale autor wykorzystuje całą tą swoją wiedzę, więc mógł dać tam standy, już wiedział w jakim klimacie chce to robić, miał umiejętności wyrobione, bo part 1 i 2 JoJo versus to, co jest dalej, no to każdy, nawet największy fan JoJo powie, że no jest różnica, jak było kiedyś, jak Araki tam jeszcze dopiero odkrywał pewne rzeczy, a ten co się dzieje właśnie w parcie 7, tak, że to już jest ten pik jego
doświadczeń jako pisarza zebrane na tamten czas. I tutaj oni, wiedząc, co się dzieje w przyszłości, jakie informacje się dzieją, jakie postacie, to nie mogli stwierdzić, że dobra, nie musimy teraz tak dawać o owocach, bo potem będą kolejni userzy jak Smoker, który jest Loki'ą, to wtedy przy okazji Loki może właśnie wytłumaczyć, że ej, bo w ogóle są różne typy, tak samo potem jak się za Neuchopera pojawiają. Wszystko to jesteś w stanie płynnie zrobić i sobie już zaplanować, bo ty wiesz, że to będzie i wiesz, jak to sobie dać na do scenariusza. Dwa, Shichibukai. Shichibukai tak samo. Reżyserzy wiedzą, że będzie Crocodile. Każdy, choć trochę obeznany, wie, że siłą rzeczy fabuła będzie dążyć do Crocodile'a. Crocodile jest Shichibukai, wtedy masz świetną okazję, by już przy okazji jego arku wprowadzania więcej o Shichibukai powiedzieć, tak, by to ładnie widzowi wyjaśnić, tak, dlaczego Crocodile jest niebezpieczny, tak, bo że ma ten układ z rządem, że może sobie pozwolić na pewne rzeczy, że marynarka go tak nie może, więc to jest coś, co możesz dać dużo później niż manga, gdzie siłą rzeczy zawsze, nawet taki autor jak Oda pewne rzeczy sobie dopiero w trakcie dokładnie ułoży, w trakcie przemyśli. To nie jest tak, że od razu masz wszystko na 20 lat do przodu. Nie, nie da się tak. Tak po prostu to nie działa. Nieważne, jak jesteś dobrym mangaką, nie jesteś w stanie pewnych rzeczy sobie ułożyć do przodu. A tu już tą przewagę mają. Więc wszystko to, co ty mówisz, że tylko seria wprost nie mówi, to jesteś w stanie naturalnie dawać do przodu, a ta wiedza jest wystarczająca, bo wiesz, że jest marynarka, która pełni porządek, tak, która walczy z tymi piratami. Wiesz, że są właśnie piraci, wiesz, czemu oni tak wyruszyli, tak? To nie tak, że piractwo nie istniało przed Rogerem, ale wiesz, że Roger natknął ludzi i tyle się zmobilizował tych nowych załóg i tego wszystkiego. Wiesz, że jest sobie Grand Line, gdzie są te silniejsze załogi jak Shanks i reszta, a East Blue, no to jest taki, wiadomo, basenik. Więc te podstawy, wiesz, to jest wyświarski świat. To nie jest tak, że no skoro to jest wyświarski świat, to pewnie nie ma jakiegoś innego wielkiego centralnego kontynentu, a to, że jest sobie Red Line i na nim jest grupa szlachty i tak dalej, ty nie musisz tego wiedzieć, to cię nie interesuje. Wiesz po prostu, że jest marynarka i pewnie komuś podlegają. A pokazywanie tego wszystkiego już w ostatnim odcinku niczym jakiś Marvel i trzy sceny po napisach, no to nie, to w ogóle by to nie miało sensu. Zwłaszcza, że oni nawet nie wiedzieli, jaka będzie oglądalność tego, więc też tak nie mogli wyciągać tych wszystkich kart, bo dosyć tanio by to wyszło. Znaczy ja uważam, że wszystko, co trzeba było, pokazali, a po prostu oni korzystają aktywnie z tego, że wiedzą, co będzie w przyszłości, wiedzą, że jest szansa, że będą te kolejne sezony, bo seria się ładnie przyjął już teraz i mogą to sobie spokojnie już wpleść lepiej niż Oda, tak? No to nie jest żadna, to nie jest nic dziwnego, tak? Że mogą lepiej niż autor manki wpleść, bo po prostu oni wiedzą, na co sobie mogą pozwolić, co będzie w przyszłości, więc to nie jest żadne zaskoczenie. No i właśnie kończąc, tak jak mówię, no nawet nie byłbym tak zdziwiony, gdyby nie to, że mam wprost konkretny przykład, tak? W formie właśnie Ziemia Morza, który też ma elementy fantazy, też jest czymś kultowym, też jest czymś wyspiarskim, też jest, no wiadomo, to sporo trochę inne klimaty i inne tony uderza z innymi przesłaniami, ale wciąż, no jak najbardziej możesz zrobić taką wyspiarską przygodę, gdzie krok po kroku jakieś tam rzeczy odkrywasz na tyle, na ile po prostu widzowi to warto wiedzieć, więc absolutnie się nie zgodzę, że tej ekspozycji powinno być więcej. No i jeszcze tak się wtrącę, nawet Helmeppo powiedział taki tekst, który do tego pasuje, do Kobiego. To ty myślisz, że tak świat działa, że jest taki prosty? Chłopaku, ty jeszcze nawet połowy, nie, połowy? Ty 10% świata nie znasz. Tak, tak, dokładnie, zwłaszcza, że oni tam w świecie One Piece'a serialowym mówią, że dobra, ale to niewolnictwo zniesiono, tak? A ty sobie pomyślisz, tak, zniesiono, no to niech ta fabuła się trochę dalej potoczy, to zobaczycie, jak zniesiono to niewolnictwo. Dokładnie, tym bardziej, że postacie, i tu nie będę podawał konkretnych przykładów, mi się nie chce, poza Zefem, że widać po wszystkich postaciach to, co ty mówiłeś i to, co ja mówiłem, że twórcy idealnie korzystają z tego świata. Postacie w tym serialu mówią rzeczy, które normalnie by mówiły do siebie i nie wiem jak wy, ale ja nieraz się śmiałem, mówię, patrz Aśka, to co ten gościu teraz powiedział, czy ta ryba, czy to jest nawiązanie do tego, co będzie za XXX później rzeczy. I jak to się wszystko zajebiście po prostu łączy, przeplata i tak dalej. I jeszcze co do Zefa chciałem powiedzieć, nie pamiętam w jakim kontekście ta myśl mi padła do głowy, jak ciebie słuchałem, ale na przykład to bardzo fajnie widać po scenach, którym się odnoszą do Gold D. Rogera. W ogóle ja nie wiem, dlaczego mu zabrali D pomiędzy imieniem i nazwiskiem. To jest duży błąd. To jest duży błąd Netflixa, że zabrali mu D. I Aśka się mówi, Aśka mówi do mnie, co to za D, co to ma za znaczenie? Ja mówię, w przypadku One Piece'a to ma cholernie duże znaczenie. Tym bardziej, że później się w jakiś sposób odnieśli do liderki D Luffy'ego, ale nieważne, jak Zef czy Garp mówią, wspominają Rogera, albo Zef rozmawia z Garpem, wspominając stare, dobre czasy. Wiem odnośnie czego to mi się przypomniało, jak ty mówiłeś tam o piratach, że
No po prostu oni to widzą, że ich czas przemija, a tutaj młodzi, którzy się naczytali historii o piratach od tych ludzi ze starszego pokolenia, są po prostu najarani, bo oni chcą przeżyć to samo. Tak jak się kiedyś mówiło o tym, o Solidarności, tak 40 lat temu, że po prostu kolejne pokolenie też się chciało mieć swoją napierdzielankę z komuchami, czy tam z inną grupą, bo się nasłuchali, stwierdzili, o fajne, fajne, i my też tak chcemy, i podobnie podejrzewam, że jest z piratami. Zresztą tłumaczenie Zefa to dokładnie tak brzmi: słuchaj stary, my już się ponapierdalaliśmy, teraz poodpoczywajmy, pozarabiajmy kasę, niech młodzi dokończą marzenia za nas. Ale wiesz co, ponieważ to jednak jakby nie było, mamy narzekać, to jest jedna rzecz, którą miałem wspomnieć wcześniej, sobie ją na listę dałem, a jakoś tak akurat już wspomniałeś właśnie o tych piratach i tak dalej. Jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest właśnie wadą wynikającą z tego, że oni znali trochę ten materiał źródłowy, i to jest w sumie drugą stroną coś, co wcześniej trochę chwaliłem, ale niestety też właśnie ma to swoją ciemną stronę. Otóż, Arong jest tym bossem, który się przemieszcza. W mandze, jak on siedział na tej jednej wyspie i ogarniał tego jednego kapitana i się nie wychylał, to miało sens, że zbierał haracze, płacił kolesiowi, koleś odpowiadał za region i dzięki temu to jakoś działało. Ale przez to, że w live action stwierdzili, że rozszerzamy to, przez to, że masz garpa pływającego po East Blue i innych piratów, to już niestety się wywraca, bo przy tak aktywnym Arlongu, który sobie pływa, wchodzi w interakcję z tymi kapitanami i tak dalej, on już nie dałby rady ukrywać, że jest sobie na wyspie nami i że po prostu jeden kapitan go będzie krył, bo dostanie łapówkę. To już by tyle lat w ogóle, to by szybko się w ogóle rozwaliło, szybko by go namieszyli, szybko by tam wysłali dużo bardziej kompetentnych kolesi. I niestety, ale przez to, że oni stwierdzili, że tak to rozszerzymy, to co działało w mandze, nie ma niestety w takiej samej formie bytu w live action. A oni tutaj stwierdzili, że dobra, zostawiamy ten wątek, że on daje w łapę temu mysiemu kapitanowi, i to tak jakby rozwiązuje pytanie widza, czemu do tej pory nikt tam nie uratował wioski nami. No nie, przy tak już żywszym świecie, jak jest live action, przy tych wszystkich kapitanach, którzy widać, że mogą sobie wpłynąć na izby jak garb, i przy tym, że Arlong po prostu wychyla się z nosa, tak? On nie siedzi na tej wyspie tyle lat, tylko on potrafi sobie na Baratie popłynąć, potrafi sobie tu popłynąć i tak dalej, to no nie powiesz, że ten jeden kapitan ogarniał całe East Blue, jak on brał sobie w łapę, to wystarczyło. Więc tu niestety, ale się fabuła wykrzaczyła, ale tu musiał podążyć starym tropem, więc tu właśnie widać ten błąd logiczny, gdzie dobra, spoko, fajnie, daliśmy garpa, żebyście mieli zacierz i daliśmy dużo rzeczy, ale niestety musimy zignorować fakt, że w takim wypadku cała saga z Arlongiem nie powinna być miejsca, a chcemy, by miała miejsce, bo wiadomo, nami, więc tu już jest niestety zgrzyt, i im dłużej o tym myślisz, tym po prostu w takiej formie to nie powinno działać, dlatego właśnie o tym mówię, że coś za coś. To akurat rozszerzenie fabuły kłóci się trochę z wątkiem Arlonga, ale nie aż tak, żeby, no wiadomo, to w ogóle cały odbiór ci serial ci odbierało, ale jednak inaczej wtedy patrzysz na tą sagę z perspektywy mangowej, a inaczej patrzysz na live action, gdzie to już pewne rzeczy miejsca mieć nie powinny. W większości się zgadzam, tylko tak dopowiem. Ja to widziałem trochę inaczej. To znaczy tak, Arlong za bardzo się woził po East Blue, ale ten mysi kapitan mu wyraźnie powiedział: słuchaj Arlong, no musisz trochę przystopować, bo już nie jestem w stanie ciebie kryć, no. Gdybyś chłopaku dał trochę więcej pieniędzy, to może. Generalnie masz rację, bo wystarczyłoby tam, żeby podpłynął jakiś wiceadmirał czy coś już pod... Nie wiem, wiceadmirał raczej bez problemu by pokonał Arlonga, tak? Czy nie? Spokojnie, tak, bo każdy wiceadmirał w mandze miał haki, więc już sama znajomość obserwacji i zbrojenia w zasadzie masakruje jakoś tak Arlong. Plus autorzy dosłownie pokazali, jak Arlong sobie z nudów popłynął do restauracji, tak? On w zasadzie... Nie przyjmował się tym, że tam jest od groma ludzi, że tam jest od groma świadków, że przecież to się, przecież no co jak co, ale jak świat światem, tak? Zawsze jak się dzieje jakieś burdy w restauracji czy gdziekolwiek, gdzie jest dużo ludzi, to zaraz wieści się roznoszą, więc automatycznie jakby on już dużo wcześniej robił takie akcje, że w takich miejscach się pojawia i sobie odpływa, to już całe East Blue by huczało, że ej, słuchajcie, w ogóle to jakiś rybolud się panoszy i on musi być gdzieś niedaleko, skoro sobie podpłynął. No bo też nie przesadzajmy, że Arlong by zaraz nie wiadomo ile z tych kilometrów sobie, przynajmniej mil morskich, no bo to w końcu wiadomo,
morskie klimaty. Nie wiadomo, ile mil morskich od swojej bazy by płynąłby sobie, by się poznęcać nad ludźmi w jakimś losowym miejscu, więc wiadomo, że on musiał sobie wybrać coś, co było zgodnie blisko niego, więc tu wiele, wiele rzeczy by zawęziło jego bazę tam, gdzie była. Szybko by to dotarło do uszu, których trzeba, więc przy takim jego stylu to w ogóle ten układ nie przeszedł, więc to też swoją drogą. No oczywiście, no tak, zgadzam się z tym, bo tak jak powiedziałeś, nie pomyślałem o Baratii, to by wystarczyła jedna burda, wystarczyłoby, żeby tam był jeden ten, no może nie ten szlachcic z tym, z garnkiem na głowie jak ci, ale powiedzmy, że jakiś wyższy urzędnik światowego rządu, czy coś, czy jakiś urzędnik... A to nawet agenci rządowi mogliby być, wiemy, no, że albo na przykład są te jednostki CP, tak? I poza oczywiście tymi ważniejszymi jak CP0 i CP9, no to wystarczyłoby, żeby nawet jakiś agent w przebraniu na misji... Był po prostu w tej restauracji i on już by był w stanie donieść, gdzie trzeba i już by Arong miał problem. Dokładnie. A co do tej Nami, no to moim zdaniem akurat to jest logiczne, no bo ja na jego miejscu też bym się rzucił, gdybym miał darmowego map haka, dzięki któremu widziałbym wszystko, co się dzieje, powiedzmy, na Dolnym Śląsku i Śląsku i mógłbym po prostu włamywać się gdzie da radę, ale to już detal, no bo... No tak, z jednej strony to faktycznie, tak jak ja chciałem obronić, że wątek Arlonga trochę się trzyma kupy, ale z drugiej strony, no faktycznie, jak on już tak na pewniaka wpadł do Baratii, to znaczy, że już na pewno wcześniej musiał sobie pozwalać, bo zbyt szybko zareagował. Także no, zgadzam się z tobą. To jest wada. Czyli co, temat wreszcie wyczerpany? No z mojej strony, co chciałem zarzucić, to zarzuciłem, także ja mogę tylko dać konkluzję, że jak najbardziej są te problemy, które jak widać z naszej rozmowy są łatwe do namieszania, bo to nie jest tak, że to trzeba pod lupą siedzieć i szukać czegokolwiek, by coś zarzucić temu serialowi. Nie, to jak najbardziej różne dyskusyjne mniej lub bardziej rzeczy są. Natomiast nie zmienia to faktu, że mimo tego, co powiedzieliśmy, ja jestem bardzo zadowolony z tego, co otrzymałem, wręcz zaskakująco zadowolony i czekam naprawdę na drugi sezon. Podoba mi się to, jak oni podchodzą do materiału źródłowego i oczywiście w kolejnych sezonach też będzie na pewno wiele dyskusyjnych rozwiązań. Plus pamiętajmy, że oni już teraz, dając takie postacie jak Garp i Wątki, oni muszą to kontynuować w przyszłych sezonach, tak? Łatwo jest zrobić pierwszy sezon i tam dużo pozmieniać, ale potem skutki tego, co pozmieniałeś, trzeba kontynuować w kolejnych. I że tak powiem, już nie jeden serial, łącznie właśnie z Wiedźminem, pokazał, że jak sobie coś twórcy dodadzą od siebie, a potem muszą to kontynuować już w ogóle bez oparcia o źródło, to zaczynają się robić problemy, jak kontrastują te ich wątki versus wątki z oryginalnego źródła. Miejmy nadzieję, że One Piece to sobie zbalansuje, ale jak do tej pory naprawdę to było bardzo fajnie. Podpisuję się pod Krystianem, żeby nie przedłużać. Także dziękuję za ten podcast, było mnie tutaj dużo i do widzenia Państwu. Do widzenia. Do widzenia.